Uchwalono tegoroczny budżet Pabianic na wczorajszej sesji Rady Miasta. Dziś, na 10. sesji, obradowali młodzi radni Pabianic. Wyróżnienie Pabianickiemu Sztabowi Ratownictwa PL Sibiradio wręczył prezydent miasta Jacek Gryzel. Informacje Kultura Sport, Krzysztof Chile, witam Państwa. Wczoraj w Miejskim Ośrodku Kultury obradowali radni miasta Pabianic. 34. sesja Rady Miasta, która rozpoczęła się o godzinie 10, zakończyła się kilka minut po 18. Głównym przedmiotem obrad było uchwalenie budżetu miasta na rok 1998. Krytycznie do projektu budżetu ustosunkowali się radni z pabiańskiej prawicy, twierdząc m.in., iż jest on niedoszacowany po stronie dochodów. Nie chciałbym w tym momencie polemizować z odczuciami, czy tak faktycznie się stanie, jak mówi pan radny Plewiński, czy też będzie odwrotnie. Natomiast zarząd miasta, konstruując projekt budżetu po stronie dochodów, musi dawać państwu, jak również no wszystkim instytucjom pobierającym środki z tego budżetu, bo to się przekłada za chwilę na konkretne zadanie do wykonania, że tych pieniędzy po prostu na koniec roku nie zabraknie i że te wszystkie zaplanowane zadania powinny być wykonane. W tym stopniu ten budżet to założenie spełnia. My jesteśmy w stanie państwu takich gwarancji przy tym projekcie udzielić, że dochody budżetu miasta na rok 98 nie powinny być niższe niż te, które zaplanował zarząd miasta. Oczywiście, jeżeli będą wyższe, to zawsze łatwiejszą techniką jest podwyższenie zarówno dochodów, jak i wydatków, niż na przykład przerywanie rozpoczętego jakiegoś zadania inwestycyjnego, które już jest w trakcie realizacji. Konsekwencje w związku z tym pewnej nadmiernego optymizmu mogą być bolesne, tym bardziej, że też trzeba pamiętać o jednym. Nie będą to dotyczyły te konsekwencje ani prawdopodobnie tego zarządu, ani tejże rady. Więc zróbmy chociażby dla naszych następców ten gest, żeby nie musieli się wraz z przyjściem po nowych wyborach samorządowych zastanawiać, skąd wziąć pieniądze, których zadań nie realizować, które przerwać. Ja powiem szczerze, że 7 lat temu miałem tę nieprzyjemność w takim procesie uczestniczyć. Stąd może jestem nadmiernie wyczulony na ten temat, żeby podobnych zdarzeń nikomu nie fundować. Radni prawicy zakwestionowali również projekt uchwały budżetowej po stronie wydatków, krytykując zbyt wysokie płace administracji samorządowej, niskie nakłady na bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta i promocję Pabianic. Pozostali radni nie podzielili opinii prawicy i budżet miasta na bieżący rok uchwalono. Za przyjęciem budżetu głosowało 28 radnych, przeciwnych było 6 radnych prawicy. Inne uchwały, które przyjęto na wczorajszej sesji, dotyczyły m.in. ustalenia dziennych stawek opłaty targowiskowej. Od 1 lutego będą one wynosić za 1 metr bieżący ciągu handlowego i handel obwoźny 2,30 zł, za handel na stole 4,60 zł, za stanowisko do 18 metrów kwadratowych 6,90 zł, powyżej 18 metrów kwadratowych 9,20 zł. Opłaty te wzrosły o 9% w stosunku do ubiegłego roku. Radni zmienili także ubiegłoroczną uchwałę dotyczącą rocznych stawek od środków transportowych dla miasta na rok 1998, która tak zbulwersowała właścicieli pojazdów ciężarowych i autobusów. Obecna uchwała w znaczny sposób różnicuje stawki tzw. drogowego. Na podstawie poprzednich ustaleń właściciele samochodów ciężarowych o ładowności od 2 do 12 ton musieliby zapłacić podatek w wysokości 1200 zł. Dzięki wczorajszej uchwale przedziały ładowności uległy zróżnicowaniu, a co za tym idzie, zmieniły się również wysokości podatku. Dla przykładu, właściciele samochodów ciężarowych o ładowności od 2 do 4 ton zapłacą trzykrotnie mniej niż zostało to uchwalone w grudniu ubiegłego roku, czyli 400 zł. Liczba miejsc w autobusach i samochodach ciężarowych przystosowanych do przewozu osób decydować będzie o wysokości stawki podatku. Przy liczbie miejsc do 15 osób 270 zł, od 15 do 30 osób 500 zł i powyżej 30 miejsc 1100 zł.
Poprzednia stawka była jedna dla wszystkich wymienionych pojazdów i wynosiła 1200 zł. Wzrost podatku w stosunku do ubiegłego roku zawiera się w przedziale 14-15%. Podatek należy zapłacić w terminach. Pierwsza rata do 15 lutego, druga rata do 15 września. Stawki roczne podatku od środków transportu znajdują się w naszej Top Gazecie na stronie 155. Na wczorajszej sesji radni uchwalili również wysokość stawek za wywóz nieczystości. Jedną z ostatnich uchwał, która była przedmiotem głosowania radnych, była uchwała zgłoszona przez Komisję Statutowo-Regulaminową w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie i ordynacji wyborczej Młodzieżowego Sejmiku Miasta Pabianic. Dzięki przyjętej uchwale Młodzieżowy Sejmik będzie nosił nazwę Młodzieżowa Rada Miasta Pabianic. Dzisiaj o godzinie 10 w Miejskim Ośrodku Kultury swoją 10. sesję rozpoczęła Młodzieżowa Rada Miasta Pabianic, która do wczoraj występowała pod nazwą Młodzieżowego Sejmiku. Jednym z punktów dzisiejszych obrad było mianowanie 20 osób przyjacielem młodzieży Rady Miasta Pabianic, w którym znaleźli się m.in. Krystyna Rendecka, Renata Kasprzak, Leszek Maliński, Zdzisław Dychto, Piotr Zagalski i Witold Schulz. Tym sposobem młodzieżowcy podziękowali za pomoc, życzliwość i uprzejmość w organizowaniu różnorodnych imprez. Nic nie wyszło. Dziękuję serdecznie, było mnie bardzo miło. Zrobię, przyrzekam, że zrobię wszystko, żeby w dalszym ciągu tak to było. Chciałbym w imieniu tutaj Państwa serdecznie podziękować. Nie wiem, czy aż zasłużyliście na to, ale tak to oceniliście. Ja mogę powiedzieć jedno, że ja osobiście i Państwo jesteśmy dumni, z Was nic nie przesadzamy, bo jestem trochę zorientowany. Jest to rzeczywiście jedna z rad czy zespołów młodzieży w Polsce, która pokazała, że młodzież może pracować i chce pracować. Jest nieprawda to, co się wiele o młodzieży mówi. No, co prawda jest i różna młodzież. O kolejnych decyzjach i uchwałach, jakie zostały podjęte na dzisiejszej sesji, poinformujemy Państwa w poniedziałkowym serwisie informacyjnym. Pod koniec ubiegłego roku Pabiański Sztab Ratownictwa PLCB Radio obchodził drugą rocznicę swej społecznej działalności. Z tego też powodu we wtorkowe popołudnie członkowie sztabu zostali zaproszeni do ratusza. Prezydent miasta Pabianic Jacek Gryzel podziękował całemu sztabowi za ich dotychczasową pracę. Niesienie pomocy przez nasłuch radiowy na kanale 9CB oraz zaangażowanie w akcji pomocy powodzianom zostało uhonorowane okolicznościowymi dyplomami, jak również drobnym upominkiem w postaci profesjonalnego radia CB. Ale więcej nie mówię. Panie prezydencie, korzystając, proszę bardzo, przedstawiać chciałbym się. Naprawdę podziękować panu za wyrażone w tym upominku naszym trud pracy. Jesteśmy naprawdę wzruszeni tym. To radio naprawdę przyda nam się do łączności, jak mówię, z sztabami w całej Polsce. Widzimy, że Urząd Miasta, jak i pan prezydent, docenił naszą pracę niesienia pomocy innych. I tu mogę powiedzieć, że jesteśmy zawsze gotowi do współpracy i nieść pomoc innym. Dzięki temu radiu pabieńcy ratownicy będą mogli w większym zakresie nieść pomoc potrzebującym. Natychmiastowa łączność z podobnymi ośrodkami w całym kraju może okazać się pomocna w przypadku klęsk żywiołowych, jak również w ratowaniu życia pojedynczych osób. Całodobowy nasłuch prowadzony przez sztab pozwala w ciągu kilku chwil powiadomić służby profesjonalne w przypadku otrzymania drogą Radia Obywatelskiego CB sygnału wzywającego pomocy. Od poniedziałku rozpoczyna się dwutygodniowa przerwa w nauce. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest kolejną placówką, którą odwiedziliśmy, aby poznać ofertę atrakcyjnego spędzenia ferii skierowaną do młodych pabianiczan. Formy wypoczynku mamy różne. W tej chwili mówimy o obiekcie Bugaj 110, bo jeszcze jest Grota Roweckiego. My planujemy uruchomić ślizgawkę na naturalnym zbiorniku, z tym, że potrzebujemy jeszcze co najmniej dwie noce takie mroźne jak do tej pory, żeby można było zdjąć tablicę mówiące o tym, że wolno jeździć na łyżwach. Przy okazji mamy dość dobrze wyposażoną wypożyczalnię sprzętu sportowo-turystycznego, między innymi buty z łyżwami, oprócz oczywiście nart, butów, które ludzie wykorzystują na wyjazdy na wczasy. Planujemy zrobić przy ulicy Grota Roweckiego w hali turniej tenisa stołowego, na który serdecznie zapraszam. Będzie go organizował
nasz trener Zdzisław Derdoń. To będzie odbywało się w dniach 4-6 lutego w godzinach 10-13. Przewidziane są nagrody dla dzieciaków. Ponadto jeszcze obok naszego lodowiska na zbiorniku naturalnym uruchomione będzie lodowisko przy Grota Robeckiego 3. To będzie sztucznie wylewane. Kolejną atrakcją, którą zorganizuje ośrodek na Bugaju, będą kuligi. Kulik może zabierać ze sobą 30 osób. Będziemy robili przejażdżki po obiekcie i również na życzenie klientów możemy kuligi organizować do Lasku Miejskiego lub dalej do Rydzyn. Atrakcyjne, jak się wydaje, przejażdżki po terenie ośrodka będą bezpłatne. Chcąc zorganizować sobie dalszą wyprawę kuligiem, trzeba będzie niestety zapłacić. Rozmowę z kierownikiem obiektu, panem Śmiechem, przeprowadziliśmy we wtorek. Dziś już wiadomo, że grubość tafli lodu na zbiorniku wodnym w ośrodku jest bezpieczna. Tablice zostały zdjęte i łyżwiarze mogą dowoli korzystać z zimowych uciech. Proponujemy również skorzystać z atrakcyjnego, jak zapewniają organizatorzy, wypoczynku w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Pułaskiego. Tradycyjnie już Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury, ale nie tylko, ponieważ część zajęć sportowych będzie się odbywała w Szkole Podstawowej nr 8, ale o szczegółach zaraz powiem. Ogólnie całe ferie będą odbywały się pod hasłem sport i taniec. Te dwie dziedziny będą dominowały. Jeśli chodzi o sport, to proponujemy młodzieży turnieje trójek siatkarskich, zarówno dziewcząt, jak i chłopców. I tutaj prosiłabym tylko o wcześniejsze zgłoszenie takich zespołów do MDK-u. Jeśli ktoś nie zdąży, to zapraszam w poniedziałek 2 lutego o godzinie 10 w Szkole Podstawowej nr 8. Przewidujemy te rozgrywki na dwa dni, poniedziałek, wtorek. Natomiast w środę i czwartek graliby również trójki, chłopcy również trójki. Ze sportu jeszcze proponuję tradycyjnie, jak co roku, turnieje tenisa stołowego. Będziemy to rozgrywać w dwóch kategoriach wiekowych, raz dla szkół podstawowych i drugi raz dla szkół średnich. Dla dziewcząt aerobik i stretching. Chcę powiedzieć, że większość zajęć tanecznych, o których zaraz powiem, będzie się odbywało w formie jak gdyby krótkiego, błyskawicznego kursu i umiejętności nabyte podczas tych kursów będzie można sprawdzić, pokazać, zaprezentować przed publicznością ostatniego dnia ferii. Co z tańca? Tradycyjnie kurs tańca towarzyskiego, który niestety jest odpłatny. Jest to jedyna forma, za którą niestety pobieramy opłatę, ponieważ prowadzi to te zajęcia instruktor spoza naszej placówki. Cały kurs kosztuje 25 zł, 6 spotkań po 2 godziny. Również jeśli to możliwe, to proszę o zapisywanie się już teraz tu u nas w sekretariacie. Jeśli nie, kurs zaczyna się w poniedziałek, również o 10:00 i będzie trwał przez całe ferie każdego poniedziałku, środy i piątku. Oprócz propozycji taneczno-sportowych uczestnicy Feriady 98, bo taką nazwę nosi program Młodzieżowego Domu Kultury, będą mogli odkryć stolicę Francji, Paryż, dzięki filmowi i prelekcji na ten właśnie temat. Swoje wiadomości o ruchu drogowym będą mogły sprawdzić młodsze dzieci. Inne formy wypoczynku związane są z plastyką. Będzie to konkurs na najładniejszą walentynkę i zabawa plenerowa Kolorowa Przestrzeń. Wszystko to, co będzie się działo w formie konkursów, turniejów, zabaw, rozstrzygnięcie tych form nastąpi ostatniego dnia ferii, w piątek o godzinie 15:00 podczas takiej wielkiej zabawy karnawałowej. Tu się spotkają wszyscy uczestnicy ferii i tu nawzajem siebie poznają bliżej. Będzie, tak jak mówię, rozstrzygnięcie tych konkursów, wręczenie nagród, bo tak wszystkie konkursy będą się kończyły. No i oczywiście wspólna, myślę, że wspaniała zabawa. Serdecznie wszystkich uczestników zapraszam do MDK-u. Zarząd Koła Terenowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Pabienicach zaprasza w najbliższy piątek, 30 stycznia o godzinie 16:30 do sali konferencyjnej Szpitala Miejskiego przy ulicy Karolewskiej 68 na spotkanie ludzi chorych na cukrzycę. Spotkanie poprowadzi pani dr Anna Kudaj-Kurowska, która wygłosi prelekcję na temat cukrzyca, chorobą społeczną, problemy leczenia. 15 stycznia w naszych wiadomościach ukazała się informacja o właścicielce sklepu spożywczego, która przy zakupie 3600 jaj
po 30 groszy za sztukę, straciła 540 zł, gdyż połowa towaru okazała się zwykłymi kamieniami. W poniedziałek policjanci z komisariatu 5 Łódź Górna zatrzymali 38-letnią Małgorzatę N., która handlowała atrakcyjnymi atrapami. W ciągu miesiąca sprzedała ona właścicielom sklepów spożywczych 20 tysięcy kamieni. Zbierała je na budowie, a tanie jajka kupowała na rynku przy ulicy Zjazdowej. Swoje ofiary poznawała na targowiskach, oferując jako przedstawicielka hurtowni atrakcyjną cenę. Małgorzata N. przyznaje się do oszukania kilkunastu sklepikarzy. Według ustaleń policji poszkodowanych jest co najmniej 37. Policja prosi ich o kontakt pod numerem telefonu 6 841 906 wewnętrzny 118. Pora na serwis sportowy. Wczoraj nasze koszykarki Starfoods Prospan Pabienice rozegrały spotkanie w Krakowie z tamtejszą Wisłą. Był to drugi mecz tej rundy. W pierwszym, jak pamiętamy, Pabieńczanki uległy jednym koszem na własnym parkiecie drużynie Ślęzy. We wczorajszym meczu koszykarki Starfoods pokonały krakowianki 72-68. To miła informacja. W najbliższą sobotę czeka je ciężki pojedynek z liderkami tabeli Fotą Porta Gdynia. Życzymy naszym paniom takiej skuteczności, jaką wykazały w grudniowym wygranym meczu z tą drużyną. Na retransmisję z tego spotkania zapraszamy do naszego programu w sobotę na godzinę 19:00. Na zakończenie zapraszamy Państwa na dwie imprezy kulturalne. Obydwie odbędą się jutro. O godzinie 18:00 Osiedlowy Dom Kultury przy ulicy Łaskiej zaprasza na wystawę fotografii Roberta Gabriańczyka, pocztówki ze Szkocji i Irlandii. O godzinie 19:00 w Środowiskowym Klubie Kultury Barak będzie można obejrzeć wystawę Tadeusza Węcla pod tytułem Fotografia z dawnych lat. A jeszcze dziś możecie być Państwo świadkami rozstrzygnięcia drugiego konkursu antynikotynowego, którego finał odbył się w naszym studiu. Początek emisji, godzina 19:25. Na dziś to już wszystko. Zapraszam na poniedziałek. Do widzenia Państwu.